Dzień dobry, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś klucz do naszego szczęścia. Kluczem do naszego szczęścia jest akceptacja. Ponieważ bardzo często w naszym życiu jest tak, że my siebie nie akceptujemy. My potrafimy zaakceptować innych. Czyli jak mamy ukochanego, ukochaną, przyjaciela, przyjaciółkę, to my go akceptujemy bezgranicznie, z jego wadami, z jego zaletami, z jego krzywymi nogami, szerokimi biodrami i wszystkim, co ma. Gorzej jest, jak mamy zaakceptować siebie. No i my bardzo często jesteśmy w takim konflikcie wewnętrznym, no bo jeżeli ja siebie nie akceptuję, to ja z czymś w sobie walczę. No, czasami jest tak, że ta walka jest taka permanentna, ja ciągle jestem w tej walce, ciągle jestem w tym konflikcie, a tak właściwie to nie mam wpływu na to, żeby cokolwiek zmienić. Ponieważ jeżeli mam 1,50 m, a chciałabym mieć 1,70 m i nie akceptuję swojego wzrostu, no to niestety, no, chociaż nie wiadomo, co bym robiła, no niewiele się tutaj w tej kwestii zmieni. Podobnie jak mam krótkie nogi, a chciałabym mieć długie nogi, no to niestety ciężko jest tutaj dokonać zmiany. I jeżeli ja tego nie akceptuję, no to ja się po prostu męczę. Męczę się ze swoimi kilogramami, męczę się ze swoimi nogami, męczę się ze swoim wyglądem, męczę się ze swoim charakterem, bo czegoś wewnętrznie nie akceptuję. Zatem kluczem jest za każdym razem odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja mogę zrobić? Czy ja mogę to zmienić? Jeżeli chciałabym schudnąć, pytanie, czy ja mogę to zrobić? Jeżeli mogę to zrobić, to to robię. Jeżeli ja czegoś nie mogę zrobić, bo na to nie mam wpływu, mam 1,50 m, chciałabym mieć 1,70 m, no niestety nie da się tego zrobić. To wtedy warto to zaakceptować. Czyli powiedzieć sobie, no mam to 1,50 m, okej, to jest też dobrze. I pierwsze takie słowo okej powoduje, że ja już przestaję być w konflikcie ze sobą, że ja się godzę na to, co mam. I to, co mam, jest okej. A jak jest okej, to ja już nie muszę walczyć ze sobą. A jak nie walczę ze sobą, to zaczyna mi być dobrze. A jak nie walczę ze sobą, to wtedy mogę dopiero iść w rozwój, zaczynać się rozwijać i zmieniać cokolwiek innego. Więc zawsze pamiętaj, masz wybór. Za każdym razem odpowiedz sobie na pytanie, mogę to zmienić? Jeżeli mogę i chcę, to zmieniam. Jeżeli nie mogę, nie mam na to wpływu, to po prostu akceptuj. A zobaczysz, jak będzie ci lepiej, jeżeli siebie i swoje wady i swoje cechy fizyczne zaakceptujesz. Życzę ci akceptacji.